Chciałem być marynarzem. YouTuberem chciałem być, i co? I jestem. Szanowni Państwo, bo my co tydzień się spotykamy, nie, co 2 tygodnie się spotykamy, był taki okres, że co tydzień, może do tego wrócimy, na dzieleniu się doświadczeniem medytacji w naszej grupce. I teraz po raz pierwszy wyjechaliśmy na zewnątrz. Piotrek mówi, że nie chce być, więc jego nie będzie, ale o. Grillek, tutaj pani herbatka. I więc polecamy wyjazdy wspólnot dzielących się medytacją. Zawiązał ci rękę. No to teraz mów. Cześć. Bardzo serdecznie, ale ja nie wiem, co ja mam mówić. No, że polecamy spotkania grupek. Po prostu medytacyjnych. Na takim grillu jak nasz. Bardzo polecamy, możecie zabrać też pieska. Daniel jest na przykład szczęśliwy. Ja też. On na pewno nie pójdzie. Dlaczego nie pójdzie? Wszystko pójdzie. Teodor pójdzie? Teodor, tak. Hał. Najgorzej, że ja współpracuję z takim księdzem Teodorem. Mam nadzieję, że to nie zostanie poczytane jako pan. Bardzo często mam tutaj gości różnych. A tutaj Wojtuś je czerwony barszczyk. Po naszej podróży ciężkiej. Jak smakuje? Barszczyk jest rewelacyjny. Bardzo polecam. Barszczyk Daniela Wojny. Nie, to jest od mamy Agnieszki. Barszczyk mamy Agnieszki, ale mamy czyjej? Twojej? No. Agnieszka jest jedna. Pani Agnieszko, bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo dziękuję, bo gdyby nie Pani miłość, troska i praca, to ja bym po prostu tutaj przyjechał i no pewnie bym poszedł do sąsiada po coś zapytać, bo oczywiście Daniel jakieś spotkanie, chleba nawet nie ma w chałupie, ale za to jest barszczyk od Pani Agnieszki. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, normalnie na Orlen chodzę, jak nie mam co jeść i tam zawsze są hot dogi, zawsze. A tutaj jeszcze mamy, proszę Państwa, pierożki. Pierożki sobie zjemy. I teraz pytanie. Napiszcie w komentarzach, czy pierożki się robi tak, że wrzucamy je do zimnej wody i podgrzewamy. Tak jest zmrożone. Razem z wodą. Czy najpierw wodę gotujemy i do gotującej wody wrzucamy takie zamrożone pierożki? Czekamy na Wasze odpowiedzi. W tym mieszkaniu często bywają goście i bardzo mnie to cieszy, ale na mieszkanie samemu to jest rzecz mało przyjemna. Nie ma na to rady. Dopóki nie założę komuny chrześcijańskiej, to będę mieszkał sam. A założę. Ale wcześniej zrobię daleki wypad w świat. Znaczy akurat jeżeli chodzi o komunę, to ja bym wolał raczej ją rozbierać niż zakładać. Znaczy, no. Już wrze? Ach. Za wojskową radą. Nic za pan, co z tego będzie? Teraz będą bardzo dobre pierożki z mięsem. W czwartek wieczorem trzeba zjeść przed piątkiem. Zamknij pokrywkę, bo inaczej się nie nagrzeje szybko i się nie będzie odpowiednio gotować i w ogóle będzie problematycznie. Trzeba postępować zgodnie z procedurą. Różne rzeczy w życiu umiem, ale z gotowania to nic. Ani trochę. Jajecznicę rano. Codziennie rano jem jajecznicę. No chyba, że nie jem śniadanie. To wtedy nie jem. Zaskakująca rzecz jeszcze dzisiejszego wieczora się wydarzyła, bo ja przed tym wyjazdem wstawiłem pranie. Wracam. Proszę bardzo. Dużo tego nie ma, ale kolega Wojtuś wystawił mi pranie. Wojtuś, no ja bym cię ucałował, jakbyś się nie zdecydował być jezuitą, jakąś dziewuszkę byś sobie znalazł, to ona by chyba była przeszczęśliwa. Oczywiście, żeby była jasność, to nie jest tak, że nie było zupełnie nic do jedzenia. Był oczywiście bardzo dobry barszczyk, ale w lodówce znajdują się pewne produkty, na przykład właśnie pierogi, które gotowaliśmy, ale też trochę innych rzeczy, także nie jest tak źle. Daniel ma co jeść, tak? Żeby się pani nie martwiła. Wreszcie po długich przygotowaniach dotarliśmy do momentu konsumpcji. Kulminacyjny moment dzisiejszego wieczoru. To jest taki trochę
posiłek wigilijny niemalże, nie? Bo mamy do czynienia tutaj z barszczem i mamy coś w rodzaju uszek, no to są pierogi z mięsem, no. Mięso niekoniecznie pasuje do Wigilii. Ale świetne. Ale świetne. Barszcz. Połączenie na pewno jest super. Uwielbiam. Wprawdzie ja zjadłem barszczyk osobno, bo pierwszy mi się zagrzał, nie chciałbym się czekać na pierożki, ale jestem pewien, że to połączenie idealnie pasowało, bo to był taki właśnie barszczyk, któremu brakowało tych uszek. Chcesz trochę? Nie, dzięki. Weź sobie, naprawdę. Ja chyba będę jadł to codziennie. To ujęcie jest takie przytłaczające. Świetne. Ono ma jakby dominować widza, że ta twarz jest taka zbliżona. Skupiamy się bardzo mocno na emocjach. Te emocje są tak wyraźne, że nie pozwalają nam o sobie jakby zapomnieć, tak?